Jeśli ktoś wie, gdzie jest Anakin, to tylko Padme. Śpieszmy się. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze LEGO Gwiezdne Wojny, Saga Skywalkerów. Czego chcesz? Chyba zejść z tego placu, ale dobrze, to jak wy chcecie nam robić problem... Załatwmy to szybko. Jestem chętnie zajęty. Na nie odpowiemy. Tak, załatwmy to szybko, otóż to. Aj, a była szansa na taką piękną kontrę. No cóż, poćwiczymy nad tym. Trasa na drugą półkulę? Droid w gotowości? Dopadam. Dotrzesz do celu, raz, dwa. Ale swoją drogą, jaki to ma zasięg? Na drugą półkulę? To... Takie usługi taksówkarskie to jest, coś to się chwali. O, mamy coś do zepsucia, ale kuszą diabołe. Dobra, a jakby was tak wziąć? Całkiem niezły zasięg ma ten atak. Oj, sorry, ale obrywa się czasem też i znajomy. No, daj na czerwone. Tak! Będąc przy tych szybkich opcjach. Moja praca wciąż trwa. A my się dobrze bawimy, łączymy. Przyjemne z pożytecznym, czy jak? Podobno jak się dobrze bawi, to żadnego dnia w pracy się nie spędzi, czy jak to tam było, kolego? Mądre stwierdzenia, ale o, tu czuję fiolet. Wyczuwam fiolet. Nie, tu wyczuwam kostkę. Wiedziałem, że... To dopiero wymyślne. Coś te skrzynki musiały tutaj skrywać przed nami, a w sumie nie zwróciłem uwagi na minimapę. Ale dobrze, wyczuliśmy. Nosem kostkę, nim ją zobaczyliśmy, to się chyba chwali, tak? To jest jakaś specjalna moc, Jedi. Nie! Niszczenie billboardów to nasze drugie imię, jak widać. Bez różnicy, kto stanął na drodze naszego miecza świetlnego. Ej, kolego, ty się świecisz, widzimy to w twych oczach. I zaraz milion będzie, tylko nie mamy jeszcze tej specjalnej karty, która by nam przemnażała zyski razy dwa. I co, wy wszyscy tu bezpieczni jesteście? To jest chyba stara misja na zielono. To, co tam sobie lataliśmy po mieście. A tutaj coś świeżego, tak? To jest świeże? Mam nadzieję, że to jest świeże. Padme, wiesz, gdzie jest Anakin? Nie. Palpatine to Lord Sithów, którego szukaliśmy. Anakin został jego nowym uczniem. Nie wierzę w to. Muszę go znaleźć. Nadal jest w nim dobro. Wiem to. Anakin mówił, że rusza na Mustafar. Musimy go znaleźć przed Obi-Wanem. O, rety. To skomplikowane. Poprosiłam o przygotowanie mojego statku do startu. Musimy natychmiast ruszać na lądowisko. Jeśli słowa mistrza Kenobiego są prawdą, czy mogę doradzić, byśmy pozostawili te kwestie w rękach Jedi? Nie. Muszę porozmawiać z Anakinem. Obi-Wan musi się mylić. No cóż, tym bardziej, że w brzuchu już gdzieś się kryje ktoś, kto ma usłyszeć w przyszłości, że jestem twoim ojcem. Lećmy, i co znowu ta firma taksówkarska, która nas zawiezie wszędzie? Ktoś będzie stawał nam na drodze, czy jakoś niespecjalnie? Ruszaj do statku, o kurczę, i teraz najgorzej, jak to znowu jakaś kosmiczna misja, która ma ryzyko się zepsuć. Gdzie miałem ostatni zapis zachowany ręcznie? Już tak się przyzwyczaiłem, że wszystko działa, że tego nie ruszałem. Najgorzej. Więc na spokojnie, za moment tu staniemy z... Ach, tu były te fajne pojazdy. Na moment się zatrzymamy, nie pójdziemy dalej. Teoretycznie zgrałem backup i możemy lecieć, kontynuować fabułę. A to jeszcze istnieje, ten tort? Trochę jak Hitman się tam przedostał. Teraz tak, tu jest klocek. No dobra, jak już mamy możliwość. Tak blisko. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. Teoretycznie misję nam wskazuje poprawnie, więc mam nadzieję, że już tak zostanie. A nam to się może przydać lada moment. Tylko... Okej. Okay. Nie, dalej nie tylko. O, teraz zaczyna coś tu działać. Tak jakbyśmy chcieli. Nie często trafiamy na takie to łatwe nagrody. Ale i tak, trzeba przyznać, że
mimo iż nie biegamy za tym jakoś tak specjalnie mocno, to wpada nam całkiem fajnie. Dobra, Anakin, leć, podróż. A, po prostu tak. Można i w ten sposób, jak widać. No to dobra. Z pewnością, Mustafar. Ale gdzie może być panicz Anakin? Może poczekać jeszcze. Chyba nic pilnego tam do niego nie mamy, ale jak to turbo nam tu zadziałało tym razem. Tyle razy próbowałem odpalić ten dopalacz i widać inne statki nie były tak zwinne. To co tutaj dostaliśmy. No dobra, mamy to. Możemy lecieć na misję. Razy 5? O, a co to jakiś bonus za zdobycie ogólnie 70? Ciekawa sytuacja. Będzie trzeba zobaczyć, bo być może pozwoli to nam na otrzymanie jakiejś dodatkowej nagrody. Separatyści zostali zlikwidowani, mój mistrzu. A więc dokonało się. Co ty tu robisz? Tak się o ciebie martwiłam. Obi-Wan mówił, że przeszedłeś na ciemną stronę. Przyniosłem pokój Republice. Razem możemy władać galaktyką. Obi-Wan miał rację. Zmieniłeś się. Jedi mnie zdradzili. Ty nie waż się tego robić. Anakin! Jak nie jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem! Tylko Sithowie myślą tak czarno-biało. Zrobię, co muszę. Najwyżej spróbujesz. Mamy twoją żonkę! Pomóc mistrzowi Kenobiemu? Ale jakże my moglibyśmy wesprzeć Jedi w ogniu walki? Niespecjalnie tą żonką się przejął. O! Mam nadzieję, że sobie radzą jakoś. Bo my szybko tam nie wrócimy. To chwilę to potrwa. Jeszcze te konstrukcje takie stare. Ile tego życia tam ma? Anakinie, ty! Szanuj życie robota. Możesz wstać, czy nie? Coś otworzyliśmy tutaj, jakieś przejście dalej, ale nie wiem, co nam to może dać. Już nic więcej nie zdziałamy. Ty potrafisz jakoś... Też taki pacyfistyczny. No nic. Musimy chyba się pobić. Faktycznie tak. Myślę, że dość ważna scena, jakby nie patrzeć to, co się tu dzieje, to, co ma miejsce, więc... Dobrze, jakby w naszych rękach było to, jak będzie ona tu przebiegać. No i się oberwało biednym droidom za to, że stały w złym miejscu, o złej porze. Oj, ale z tym wyrzutem do nas podszedł. Anakinie, wybudowaliśmy to. Padnę. Obróciłeś się przeciw mnie. Zupełnie sam tego dokonałeś. Z tym obracaniem to wiesz. Anakin, czekaj! Dość śliska sprawa. Właściwie miło by było krótką chwilę odsapnąć. Liczę, że coś dostaniemy za nie. Nic nie dostaliśmy. Dzień dobry, czy wy też jesteście przeciwko nam? Oczywiście, mistrzu Kenobi. To miło z ich strony. Chyba, że to był tylko żart. Otwórzcie te drzwi i zniszczcie te skrzynie. Co tam mamy za szybą? Powinniśmy zająć się otwarciem drzwi dla mistrza Kenobiego. No. Ty możesz coś z tym zrobić? Wygląda, jakby była jakaś opcja, żeby coś tu uruchomić, coś wybudować. A dobra, już widzimy go. Pakuj się do skrzynki. Zrobiłeś to, co miałeś zrobić? To jest jego specjalna moc. Może zamienić się w połówkę. Całkiem sympatycznie. No i tu standardowo chyba. Już tego nie zepsujemy.
No to rozumiem, na czym polega teoretycznie cała trudność, tak, ale dogramy to. Imperium wkrótce rozkwitnie pod moją władzą, ale ty tego nie dożyjesz! A szkoda, a szkoda. Ciemna strona nie zatriumfuje. A może jednak. Palpatine, zatruł twój umysł, Anakin. Sprawnie mu to poszło, ale co gorsza, zbliżamy się w okolice lawy. To zmienia nieco postać rzeczy. Bieg historii. Troidy, zrobicie coś po drodze? Tutaj jeszcze jak jesteśmy? Wow! Co tu nas wybiło? Nie wiem, czy to my, czy to on zrobił. Ale ja widzę tu dużo rzeczy, które można by było jeszcze sprzątnąć. Kiedy Jedi już przepadną, opalę Imperatora i przejmę kontrolę nad moim nowym Imperium! Anakin! No i oszalał. Musimy go powstrzymać i wrócić do pani Padme. Oczywiście! Postarajmy się znaleźć ręczne obejście. To wy tam szukajcie, a my robimy porządki. Bo widzę, że tu można naprawdę sprzątnąć sporo tego sprzętu, a może jest jeszcze jakiś bonus. No, nie bez powodu chyba rzucają nam te droidy tutaj od czasu do czasu. Trypio, ten terminal, szybko! Przepraszam, no. Tak, drzwi, już się robi. Szybko, póki nic nie zniszczyliśmy jeszcze, tak. No ale nie, to są tak ładne efekty tych wybuchów, tego wszystkiego, że grzechem by było tego nie rozwalać. Nawet jeżeli nie przynosi to nam dużych zysków, to wydaje się jakby... Trochę tu się działo, dobra. Idziemy jeszcze tak. Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Tu jakby coś było. Być może do złożenia albo do zniszczenia. To był pieniądz. Bo nad nami jest jakby element, ale w żaden sposób nie możemy się do niego dostać. Dziwna sprawa. No dobra, ale zniszczyliśmy chyba wszystko, co mogliśmy. Jeszcze tu jest jakieś pomieszczenie. Ale niedostępne dla nas. Więc, no... Idziemy. A, dobra. Zbuduj go może z powrotem. Postaw na nogi. Zobaczymy, co tu potrafi zrobić. O, coś nowego. Co, mamy dzwonić, jak kogoś zobaczymy, czy jak? Ozejrzyj się. A, w ten sposób się rozglądamy. Takie Five Nights Freddy co się robi. Możemy przełączyć kamerki? Nie. Rozejrzyj się. Potwierdź, wybierz. A chyba, że mamy te drzwi po prostu potwierdzić, że je chcemy otworzyć? A, okej. Łatwiejsze niż zakładałem. Użyj L, aby wyciąć otwór? Nie, też my przechodziliśmy przez to nieraz. Wiele otworów na naszej drodze zostały cięte. Nie będziemy was atakować, jesteście bezpieczni. Obawiam się, iż ten obiekt nie przeszedłby inspekcji BHP. O, mówimy jednym językiem. Jedi zdradzili mnie. Zdradzili Republikę. Zasłużyli na swój los. Pozwoliłeś mrocznemu lordowi spaczyć twój umysł. Anakin, proszę! Nie musisz tego robić! Trzeba było go zostawić w wiosce. Pomyśleć, że takie miał fajne te... O-o. Fajne dzieciństwo. Wyścigi, nie wyścigi. Tyle mu daliśmy. I tak niewdzięcznie podchodzi do sprawy. O, ale my nie jesteśmy całkowicie bezbronni, okazuje się. Potrafimy walczyć. Dobra, buduj cokolwiek. Będę po tym potrzebował długiego cyklu spoczynkowego. A. To nie wygląda jak dobre miejsce na bitkę. Choć dla Jedi każde jest dobre.
No i porobiło się. Czekaj, bo blokujesz dostęp do niebieskich monet. Aj. Jeżeli chodzi o te uniki takie szybkie, to też nie będzie to lekka sprawa. O, widzę niebieskie monety. Niebieskie monety! Chyba lawa na nas tutaj zaczęła lecieć. Dobra, mamy jeszcze parę pasków zdrowia, więc nie jest tak źle. Zawiodłem cię, Anakinie! Zawiodłem cię! Powinienem był wiedzieć, że Jedi zamierzają przejąć władzę! Teraz sam chcesz to zrobić. Czy my możemy się jakoś... Skocz! Skocz! Omiń te pojedyncze klocki. Cała naprzód, cała na górę! Przyznam, że te skoki takie no ryzykowne. Oj, to za szybko zjeżdża. Za szybko zjeżdża. Góra! Dobra, skocz. Spokojnie, tylko spokój nas uratuje. Nie może być tak źle wcale. Anakinie, dziękuję, że się temu tak bacznie przyglądasz. Co, powtórka z rozrywki? Więc może nauczymy się pływać w lawie jeszcze. Ktoś na pewno tam zanurkuje. Odważnie. Anakinie, kanclerz Palpatine to zło! Z mojej perspektywy to Jedi są złem! A więc jesteś stracony! Skomplikowane te nasze potyczki. Ale Anakinie, łap to, albo nie łap. Żart. Chyba nie jesteśmy w stanie mu zrobić krzywdy, ale możecie coś złapać. Nie docenia mojej mocy! Anakin, nie rób tego! Och, Artur, nie mogę patrzeć. Koniec żartów. No dobra, ekipo, ale tu kogoś brakuje. O, złożone do kupy. Tyle dobrze. No, musimy chyba tam przejść na drugą stronę, tak? Ale to jest dość niebezpieczne. Żyjecie? Dobra. Skrzyżowali miecze, więc wydaje się, że bawią się całkiem nieźle. Co my chcemy w poszukiwaniu czego? Lawy? Chyba naszych tu kolegów musimy znaleźć. No to jest jedyne co widzimy. Tam coś. Droid. To nie musi się tak skończyć, Anakin! Nie no, zdecydowanie pomogli nam. Zdecydowanie. Co tym razem tu jeszcze musimy zmajstrować? Możemy już? Możemy! Panie hakier? Dobrze, jakby niektóre okręgi czasem były zablokowane, ale zobaczymy, może na kolejnych poziomach. Autentycznie czasem zastanawiam się, czy my rzeczywiście im pomagamy jako te droidy. To jest wręcz przeciwnie. Ale mamy to. To chyba oznacza koniec? To już twój koniec, mój mistrzu. O tym właśnie mówiliśmy. To koniec, Anakin. Mam przewagę wysokości. Miałeś być wybrańcem! Nienawidzę cię!
tam jest. Jeszcze żyje. Musimy uratować dzieci. Dzieci? Jest w ciąży, to bliźniaki. Rozdzielone zostać muszą. Weźmiemy z żoną dziewczynkę. A co z chłopakiem? Na Tatooine. Do rodziny wyślijcie go. Gdzie jest Padme? Obawiam się, że już jej nie ma. Nie byłeś świadom potęgi swego własnego gniewu. Nie! Nie! I tak zakończyła się część Zemsta Sithów. To jest chyba jeden z powodów, dla którego teoretycznie warto oglądać od 4 do 6 części, żeby później poznać ten początek i w pewnym momencie, będąc tam te 4, 5, 6 w tej pierwszej trylogii, to dać się zaskoczyć w niektórych tematach. I znowu 600 zabrakło? Tak? A nie, więcej chyba, bo byśmy mieli więcej kostek. No tutaj akurat niech je ciasto. Mogliśmy tam rozwalić pewnie kawałek ciasta. Ale tym samym kończymy część trzecią Zemsta Sithów i wracamy, czy przechodzimy niebawem do części czwartej, czyli tak naprawdę tego, z czym w przypadku filmów spotkaliśmy się po raz pierwszy. Fajnie to jest pokręcone, fajnie pokręcone. Ja nie wiem właśnie dlatego, która kolejność jest lepsza, bo to oryginalna, no właśnie. Więcej sensu ma to całe, że jestem tym ojcem zaskoczenia. Ale z drugiej strony takie trzymanie się chronologicznych wydarzeń, tak nam pokazuje wszystko po kolei, ma to trochę więcej sensu, tak podchodząc z perspektywy poukładania sobie tego, no w głowie. Będziemy układać już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.